Panowie radni, panie i panowie radni, szanowni goście, zgodnie z artykułem 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję 6 kadencji Rady Miejskiej w Nowym Wisińcu. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Radę Miejską w Nowym Wisińcu na sesji w dniu 2 grudnia 2010 roku dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodniczący komisji Łacna Grzbiet, członek Wójcik Halina, członek Lejnak Henry. Po przeprowadzeniu aktu głosowania i obliczeniu wyników stwierdza się, co następuje. Punkt pierwszy. Według stanu na dzień 2 grudnia 2010 roku liczba radnych Rady Miejskiej wynosi 15 osób. W oparciu o złożone na liście obecności podpisy Komisja Skrutacyjna ustaliła, że w sesji uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu tajnym udział wzięło 15 radnych, którzy oddali ogółem 15 głosów, w tym głosów ważnych 15, nieważnych nie było. Kandydat na przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymał następującą ilość głosów. Radny pan Jerzy Łacny, głosów 15. Tak więc w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów jednogłośnie Rada Miejska w Nowym Wiśniczu wybrała na przewodniczącego Rady pana Jerzego Łacnego. Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy członków Komisji: Elżbieta Łacna, Halina Wójcik, Henryk Dejna. Dziękuję. Serdecznie gratuluję nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Miejskiej zaufania, jakie obdarzyli pana radni, wszyscy radni, trzeba zaznaczyć. Życzę sukcesu w realizacji niełatwych zadań dla dobra gminy i jej mieszkańców. Ja jeszcze parę słów do państwa radnych i zgromadzonych tutaj gości, panie burmistrzu, panie i panowie radni, szanowni państwo. Dziękuję Wysokiej Radzie za okazane zaufanie i powierzenie mi funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Jest to dla mnie zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność i zobowiązanie wobec państwa radnych, jak również mieszkańców naszej gminy. Z wielką godnością i powagą będę piastował powierzoną mi przez państwa funkcję. W tym miejscu chciałbym podziękować również mieszkańcom mojego miasta Nowego Wiśnicza, którzy obdarzyli mnie mandatem zaufania i po raz piąty wybrali mnie na radnego Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Jestem blisko was, waszych problemów i oczekiwań. Słucham i będę słuchał waszego głosu oraz będę się starał sprostać waszym oczekiwaniom i nowym wyzwaniom. Wierzę, że wzorowa współpraca Rady Miejskiej, pana burmistrza, zaowocuje wieloma inwestycjami w naszej gminie. Szczęść Boże radnym, panu burmistrzowi, tej zaszczytnej służbie mieszkańcom naszego miasta. Jeszcze raz dziękuję szczególnie radnym, którzy obdarzyli mnie w taki sposób. Jest to dla mnie niezmiernie złożone. Dziękuję.